W czwartek, 2 kwietnia, w 10. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, Wadowice odwiedził kandydat na prezydenta Polski Andrzej Duda. Gościowi towarzyszyli parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, m.in. senator Andrzej Pająk oraz posłowie Beata Szydło, Krzysztof Szczerski, Marek Polak, Marek Łatas. Obecny był też starosta wadowicki Bartosz Kaliński. Mimo, że była to wizyta prywatna, wzbudziła duże zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. Andrzej Duda modlił się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny przy Chrzcielnicy i w kaplicy, gdzie znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II. Złożył też kwiaty pod pomnikiem papieża a następnie zwiedził Muzeum Domorodzinny Ojca Świętego i spotkał się z dziennikarzami. Robimy wszystko, co w naszej mocy, a nawet więcej. No właśnie, o to chodzi, więc trzymamy kciuki, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo... Damy radę. Musimy. Tylko prosimy o wsparcie. Proszę Państwa, no, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować zarówno księdzu proboszczowi, jak i dyrekcji Muzeum Domu Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego papieża, modlitwy przy relikwiach Ojca Świętego tutaj w jego parafii, za możliwość zwiedzenia tego wspaniałego muzeum. To jest taki niezwykły dzień chyba dla wszystkich Polaków, wielu ludzi na świecie, ale zwłaszcza chyba dla tego mojego pokolenia ludzi, którzy w życie takie świadome, a później dorosłe wchodzili w tym pontyfikacie Ojca Świętego, w jego myśli, w jego głosie, w jego wizytach tutaj u nas, tych spotkań w Krakowie na Franciszkańskiej, mszy świętych w całej Polsce, ale dla mnie zwłaszcza tych na Błoniach czy potem w Starym Sączu. Dziękuję wszystkie bardzo. Wszystkie odegrywa, co pan robił 10 lat temu o tej samej porze? Proszę. Co pan robił 10 lat temu? Pamiętam ten wieczór, nawet wczoraj w nocy, kiedy wróciłem do domu, siedzieliśmy z córką moją i wspominaliśmy i pytałem się jej, czy pamięta. Powiedziała, że oczywiście, że pamięta, bo rzeczywiście siedzieliśmy wtedy wieczorem, kiedy przyszła ta wiadomość, że Ojciec Święty odszedł do Ojca. Pamiętam, że siedzieliśmy całą rodziną. Moja siostra była wtedy z maleńkim dzieckiem, jak pierwszy syn się jej urodził. Andrzej Duda jest drugim kandydatem na prezydenta Polski po Januszu Palikocie, który odwiedził papieskie Wadowice. Piękne miasto u nas w Małopolsce i ogromnie się cieszę, że ono wygląda tak ładnie i ogromnie się cieszę, że przyjeżdżają tutaj pielgrzymi z całego świata dzisiaj, żeby zwiedzać to muzeum. To jest wspaniałe muzeum, to jest naprawdę niezwykła ekspozycja i jeżeli mogę też za Państwa pośrednictwem coś poradzić naszym współobywatelom, moim rodakom, to jeżeli ktokolwiek będzie w Małopolsce, czy nawet żeby specjalnie przyjechać, żeby zobaczyć to niebywałe muzeum, to jest naprawdę wielkie przeżycie, także duchowe. To nie tylko kwestia wizualna, to także wielkie przeżycie duchowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.